5. Chrześcijańskich sekt średniowiecza. Sekta religijna to powstała wskutek rozłamu podgrupa systemu wierzeń, przestrzegająca własnego zestawu zasad i praw. 1. Katarzy. Jedni nazywają ich katarami, od greckiego słowa kataroi, czyli czysty. Drudzy, nawiązując do miasta Albi w południowej Francji, określają ich mianem albigensów. Sami siebie nazywali jednak po prostu dobrymi ludźmi. Ich szybki rozkwit nastąpił w XII wieku, czemu sprzyjały poniekąd realizowane właśnie reformy gregoriańskie, usuwające wiernych z przestrzeni sakralnej. Na dodatek, wśród wielu duchownych panował wówczas moralny upadek, dlatego surowa asceza Katarów szybko zjednała im sobie wielu sympatyków. Nauka Katarów oparta była o przekonanie, że dobry Bóg dla zbawienia ludzi zesłał Jezusa, który zrodzony został przez ucho będącej aniołem Maryi. Natomiast zły Bóg, czyli szatan, stworzył pełen pokus świat materii. Z tej doktryny Katarzy wyciągnęli niezwykle radykalny wniosek. Sam człowiek, który jako byt materialny również jest dziełem szatana, powinien przestać się rozmnażać. Wielu z nich faktycznie ślubowało czystość i sprzeciwiało się sakramentowi małżeństwa. Źródeł dualistycznej filozofii Katarów doszukiwać się można w naukach mędrca Maniego, który żył w III wieku na terenie Persji. Ideologia ta, zwana inaczej manicheizmem, głosiła istnienie dwóch równorzędnych bóstw – dobrego i złego, zwanego demirugiem. Bóg dobry był twórcą świata duchowego, do którego dostęp można było uzyskać jedynie poprzez wyrzeczenie się pokus świata materialnego. Inna teoria głosi, że ruch Katarów powstał jako odłam chrześcijaństwa zachodniego w wyniku obserwacji rażącej niedoskonałości świata. Powiązanie ich doktryny z religiami orientalnymi miało być już działaniem Kościoła, który chciał w ten sposób napiętnować ich jako heretyków i możliwie oddalić od wierzeń chrześcijańskich. Charakterystycznym obrzędem Katarów było tak zwane consolamentum, przygotowujące duszę umierającego do opuszczenia świata materii. Po jego odprawieniu chory nie mógł spożywać mięsa ani wina, stając się jednocześnie tak zwanym doskonałym. Odpuszczone zostawały mu wszystkie grzechy, a on sam mógł osiągnąć zbawienie jeszcze za życia. Katarzy, uważając każdego człowieka za równego wobec Boga, nie uznawali hierarchii społecznej. Odrzucili większość Starego Testamentu oraz sam Kościół, który ich zdaniem całkowicie zbłądził. Mimo prób religijnego dialogu, które podejmował papież Innocenty III, zażarte spory teologiczne prowadziły donikąd. Trwało to do 15 stycznia 1208 roku, kiedy to z rąk nieznanego zamachowca zginął legat papieski Piotr z Castelnau. W reakcji na to zdarzenie papież wezwał do rozpoczęcia antykatarskiej krucjaty, która nawet jak na czasy średniowiecza cechowała się wyjątkowym okrucieństwem. W trakcie jej trwania miały paść słynne, chociaż dzisiaj poddawane w dużą wątpliwość, słowa: zabijcie wszystkich, Bóg rozpozna swoich. Po 20 latach walk Katarzy zostali praktycznie całkowicie unicestwieni. Ostatni z dobrych ludzi w Langwedocji spłonął na stosie w 1321 roku. 2. Waldensi. Waldensi, jako chrześcijańska wspólnota biednych i potrzebujących, powstała w południowej Francji około roku 1170. Ich doktryna zakładała kontynuację pierwotnego kościoła apostolskiego oraz jawny sprzeciw wobec władzy i bogactwu kościoła. Niewygodna ideologia szybko sprowadziła na nich papieską ekskomunikę oraz duże zainteresowanie inkwizycji. Waldensi, znani również jako biedacy z Lyonu, działali na terenie Francji, Niemiec, Włoch, Czech, a także południowej Polski. Ich założycielem był lioński kupiec Piotr Waldo, który studiując Pismo Święte doznał głębokiego nawrócenia. Fascynując się ubóstwem, rozdał swój majątek potrzebującym
i chcąc w pełni kontynuować dzieło Chrystusa, rozpoczął ewangelizację. Waldensi za fundament wiary przyjmowali Biblię, którą tłumaczyli na języki ojczyste i wraz z ideologią ubóstwa głosili wśród mieszkańców wielu rejonów Europy. W przeciwieństwie do Kościoła katolickiego uważali, że kaznodzieją może być każdy, kto zna i studiuje Pismo Święte, niezależnie od wykształcenia czy płci. Pogląd ten ściągnął na nich krytykę Soboru Laterańskiego III, a w roku 1184 papież Lucjusz III obłożył ich założyciela ekskomuniką. W wyniku prześladowań żyli w ukryciu, jednak mimo wielu niebezpieczeństw dalej prowadzili dzieło ewangelizacji, docierając nawet na ziemie śląskie. Represje osiągnęły szczyt w roku 1215, gdy Sobór Laterański IV obłożył ich klątwą oraz powołał do życia inkwizycję, która po zakończeniu wojen z Katarami obrała ich za główny cel swojej działalności. W okresie reformacji Waldensi dzielili się swoimi poglądami z protestantami, aż w roku 1532 ich przedstawiciele w Szwajcarii przyjęli doktrynę kalwińską. Represje jednak nie ustawały, a odwołanie w roku 1685 edyktu nantejskiego o mało nie doprowadziło do ich całkowitej zagłady. We Włoszech Waldensi pełnię praw obywatelskich oraz wolność wyznania uzyskali dopiero 17 lutego 1848 roku. Ich reprezentantów można tam spotkać do dzisiaj. 22 czerwca 2015 roku świątynię Waldensów w Turynie odwiedził papież Franciszek. Był on pierwszym papieżem w historii, który przekroczył próg ich kościoła. Jego prośba o przebaczenie win, których doznali ze strony Kościoła katolickiego, została jednak odrzucona. 3. Beginki i Begardzi. Oprócz rażącego przepychu oraz kontrowersyjnej drogi, którą kroczył Kościół w XII-wiecznej Europie, na rozwój chrześcijańskich sekt wpływ miały również specyficzne warunki społeczno-ekonomiczne tamtych czasów. Był to m.in. okres wypraw krzyżowych, w wyniku których wiele kobiet owdowiało i zmuszonych zostało do życia w samotności. Wiele z nich pomagało sobie łącząc się we wspólnoty, oddające się pogłębianiu wiary, w której odnajdywały ukojenie. Te świeckie stowarzyszenia religijne kobiet otrzymały nazwę Beginek, pochodzącą prawdopodobnie od imienia żyjącej w VII wieku świętej Begi lub księdza Lamberta Le Beg, którego uważa się za inspiratora ruchu. Ich nazwę łączy się również ze starofrancuskim słowem Bege, nawiązując do szarego koloru ich sukien, oraz anglosaskim Beggen, czyli modlić się. Ruch Beginek szczególnie popularny był na terenie dzisiejszej Holandii oraz Belgii. Początkowo spontaniczne zgromadzenia przeniosły się do tzw. beginarzy, czyli charakterystycznych osiedli wznoszonych wokół kościoła, w którym spotykano się na wspólną modlitwę. W ich pobliżu często znajdował się szpital, w którym beginki opiekowały się chorymi oraz zakłady tkackie, w których pracowały. Prężny rozwój beginek wstrzymał dekret Soboru Laterańskiego IV, który zakazywał organizacji nowych form życia zakonnego. Zostały one jednak zaakceptowane przez papieża Honoriusza III i objęte w pewne ramy organizacyjne. Obowiązywał je trwający do 2 lat nowicjat oraz śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Co charakterystyczne, dalej nie były zobowiązane do wieczystych ślubów zakonnych i w każdej chwili mogły opuścić wspólnotę. W połowie XIII wieku zaczęły rozwijać się analogiczne wspólnoty męskie, begardzi. Podobnie jak w przypadku beginek, zgromadzenia te były autonomiczne i różniły się charakterystycznymi dla siebie zbiorami praw i zasad. Ich działalność dotarła również na ziemie polskie, gdzie w miejscowości Kaszczorek, obecnie dzielnica Torunia, wznieśli jedyny w tym regionie begardzki kościół i klasztor. Wiele niezależnych od siebie wspólnot zaczęło zbliżać się ideologicznie do innych ugrupowań religijnych. Poszczególne zgromadzenia poddały się wpływom dominikanów, franciszkanów, a nawet tępionych przez kościół katarów czy biczowników. Sobór w Wien w 1311 roku, oprócz skasowania zakonu templariuszy, uznał ich przez to za heretyków.
Rozpoczęło to wzmożone akcje inkwizycyjne oraz likwidację ich placówek. Zrehabilitowani przez papieża Eugeniusza IV przetrwali na terenie dzisiejszej Holandii do czasu nasilenia reformacji, we Francji do czasu rewolucji francuskiej, a w Niemczech do wieku XX. Ostatnia na świecie beginka, pani Marcella Patyn, zmarła w Belgii 14 kwietnia 2013 roku w wieku 91 lat. 4. Biczownicy. Wielkie średniowieczne klęski głodu i epidemie w powszechnej opinii uważane były za boską karę za grzechy oraz upadek obyczajów. Przekonanie to nie wpłynęło jednak na poprawę moralności chrześcijan, wykreowało za to ruchy religijne o wyjątkowo dużym zapotrzebowaniu pokutnym. Ich członkowie uważali, że praktyka publicznej chłosty pozwoli im zadośćuczynić za grzechy, osiągnąć doskonałość i zostać przyjętym w Królestwie Niebieskim po nadchodzącej apokalipsie. Pierwsze procesje biczowników miały miejsce wiosną 1260 roku w mieście Perugia we Włoszech. Region ten był wówczas szczególnie mocno dotknięty przez głód oraz zarazy, które doprowadziły do powszechnej nędzy oraz atmosfery ogromnego niepokoju. Biczownicy, nazywani również flagellantami, od łacińskiego słowa flagellum, czyli bicz, chodzili w procesjach przez miasta, nadzy do pasa i uzbrojeni właśnie w bicz, którym zadawali sobie okrutne razy. Początkowo dobrze przyjęci przez duchowieństwo, które często przewodziło ich procesjom, szybko rozprzestrzenili się do Francji, Niemiec, Austrii, Czech i Polski. Stopniowo ruch ten stał się jednak zagrożeniem dla porządku publicznego, gdyż zaczął on prześladować Żydów oraz oskarżać innych o brak wiary. W ten sposób ich krwawe spektakle pokutne zostały w roku 1261 zakazane przez papieża Aleksandra IV. Flagellanci nowego wigoru nabrali jednak wraz z wybuchem epidemii czarnej śmierci. W obliczu wszechobecnego cierpienia spontanicznie powstające grupy jednoczyły się ślubami, które miały zjednać im sobie litość i przebaczenie Boga. Zobowiązywali się do powstrzymywania od wszelkiej przyjemności fizycznej i znoszenia chłosty przez 33 dni, ku pamięci 33 lat życia Jezusa Chrystusa. Z biegiem czasu ponownie zaczęli jednak tracić przychylność społeczeństwa. Ich procesje przyciągały najbiedniejszych, którzy często przekształcali je w wyprawy o charakterze zdecydowanie bardziej rabunkowym niż religijnym. Dodatkowo propagowali ideę zbawienia, które można osiągnąć bez pomocy Kościoła katolickiego. By zostać oczyszczonym z grzechów, wystarczyło uczestnictwo w procesjach pokutnych. W 1349 roku procesje biczowników zostały ponownie zakazane przez papieża, tym razem Klemensa VI, uzyskując później absolutne potępienie na soborze w Konstancji. Sama praktyka pokutnego biczowania się oczywiście nie wygasła. Jej entuzjastą był m.in. polski król Jan Kazimierz, Rasputin, a prawdopodobnie nawet sam Jan Paweł II. Do dzisiaj niektóre zakony, na przykład siostry Bernardynki, kultywują tradycję dobrowolnego biczowania się w okresie Wielkiego Piątku. 5. Husyci. Przez cały wiek XIV Europa pustoszona była przez zarazy, które w oczach społeczeństwa traktowane były jako kara za ludzkie grzechy. Nic więc dziwnego, że spory o kościelną władzę oraz szerzone przez duchowieństwo zgorszenie napawało tym większym niesmakiem i przerażeniem. Obyczaje kleru coraz częściej krytykowane były przez osoby wykształcone, m.in. przez słynnego oksfordzkiego teologa Jana Wycliffa. Krytykował on funkcję papieża, podkreślając, że jedyną głową kościoła jest Chrystus, oraz promował kościół ubogi i bliższy prostemu ludowi poprzez używanie w liturgii języka narodowego. Jego pisma dotarły m.in. do Pragi, gdzie na język czeski przetłumaczył je ich zagorzały entuzjasta, ksiądz Jan Hus. Hus urodził się w Husińcu, na południu Czech w roku 1371. Był synem ubogiego woźnicy, jednak dzięki wyjątkowym zdolnościom w roku 1390 podjął studia na Uniwersytecie Karola w Pradze. Już po 6 latach otrzymał tytuł magistra filozofii, a niedługo później przyjął święcenia kapłańskie.
W roku 1409 Jan Hus został pierwszym w historii czeskim rektorem praskiego uniwersytetu. Pnąc się w górę, Hus coraz częściej dostrzegał ogromną niesprawiedliwość w rozrzutnym trybie życia hierarchów kościelnych, utrzymujących się ze sprzedawania odpustów oraz absurdalnie wysokich podatków. Będąc naocznym świadkiem wewnętrznego rozkładu kościoła, skompromitowanego przez walki kolejnych papieży i antypapieży, zaczął na głos domagać się zdyscyplinowania kleru oraz powrotu do ubóstwa. Wkrótce jego płomienne kazania zaczęły przyciągać tłumy i Hus został przywódcą narodowego ruchu husytów, próbującego wymusić na hierarchach kościoła przeprowadzenie koniecznych reform. Domagali się m.in. powrotu do pierwotnych wartości chrześcijaństwa, dwupostaciowej komunii świętej oraz czeskiego języka w liturgii. Odrzucali przy tym wszelkie kościelne autorytety, uznając Pismo Święte za jedyne źródło wiary. Ich rewolucyjne poglądy szybko przysporzyły im wielu wrogów. Pierwszą ekskomuniką Jan Hus obłożony został w roku 1409. Mimo zakazów i kolejnych oskarżeń, nie zaprzestał jednak pracy kaznodziejskiej. Kolejne ekskomuniki zmusiły go jednak do skrycia się na zamku Kozich Radek, skąd oskarżał swoich prześladowców, mając nadzieję na wywołanie konstruktywnej dyskusji religijnej. Propozycję takiej dysputy złożył mu latem 1414 roku cesarz Zygmunt Luksemburski, zapraszając go na sobór w Konstancji. W tym celu podarował mu nawet glejt bezpieczeństwa, mający zapewnić mu swobodę podróży oraz bezpieczny powrót do domu. Wbrew temu, Jan Hus został w Konstancji pojmany i osądzony. Mimo tego, że kardynałowie soborowi prowadzili przesłuchania w taki sposób, aby utalentowanego teologa oszczędzić, to jednak Hus nie wyparł się swoich przekonań. Nie pomogło również wsparcie obecnego w Konstancji poselstwa polskiego. 6 lipca 1415 roku Jan Hus spłonął na stosie. Całe Czechy zawrzały i przez niemal 20 lat prowadziły brutalny i krwawy bój z katolikami. Obustronna nienawiść trwała jeszcze długo po zakończeniu wojen husyckich. Współczesny husytyzm jest wynikiem propagowania czeskiego nacjonalizmu po upadku monarchii Habsburgów w roku 1918. Pod skrzydłami państwa powstał nowy kościół nawiązujący do tradycji husytów z XV wieku. Mimo że obecnie należy do niego jedynie około 1% Czechów, to Jan Hus dalej uważany jest za bohatera narodowego. W roku 2015 w całych Czechach głośno obchodzono 600. rocznicę jego spalenia na stosie. Z tej okazji wydano wiele książek i filmów, a na zamku w Hradczanach powiewała husycka flaga z kielichem, która według złośliwych przedstawiała główny przedmiot zainteresowań ówczesnego prezydenta Czech, Milosza Zemana. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji w oczekiwaniu na kolejnych 5 historii wiary.